Nie wiem jak wy, kochani, ale ja już od dłuższego czasu liczyłam na to i czekałam, aż w literaturze kryminalnej pojawi się porządna, sadystyczna psychopatka na miarę Annie Wilkes. I słuchajcie, kochani, doczekałam się. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny majowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. A jako, że mamy tutaj polski kryminał polskiej autorki i zwyrodniałą psychopatkę z prawdziwego zdarzenia, to kochani, ja po prostu musiałam patronować tej powieści. Przed wami nagranie Małgorzaty Falkowskiej, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem kobiecym. Podobno Małgorzata Falkowska w ogóle jest autorką powieści obyczajowych, a ja ją poznałam dopiero teraz, jako autorkę kryminału, jej pierwszego kryminału, i naprawdę polubiłyśmy się. Ostatnie pół roku zbiera krwawe żniwo na ulicach Torunia. Zaginęło 5 młodych mężczyzn, a trop po każdym z nich urywał się gdzieś na bulwarach. Jedyną poszlaką tutaj są tajemnicze przesyłki, przesyłki z nagraniami, które otrzymują rodziny zaginionych, a które każą się domyślać, że osoby na tych nagraniach, no niestety już nie żyją. Motyw? Nieznany, podobnie jak sprawca, który bardzo sprytnie ukrywa swoją tożsamość. Śledztwem zajmuje się Maciej Gorczyński, jest to naprawdę trudna sprawa, dlatego że od miesięcy nie ma żadnego śladu, a wspomaga go jasnowidzka Sylwia Trojanowska, z którą już współpracował niejednokrotnie. Śledztwo rozpędza się, a morderca, kimkolwiek on jest, bacznie obserwuje policję i śledzi ich każdy krok. Jeśli jakoś obawiacie się, że ja wam zaspoilerowałam w ogóle, że w nagraniu pojawia się psychopatka, a nie psychopata, to nie obawiajcie się, dlatego że już na wstępie mamy tutaj taki właśnie ślad i główny motyw, że no, przeciwnik okaże się jednak być przeciwniczką. I powiem wam, że jestem zaskoczona, dlatego że zbrodnie z nagrania są naprawdę krwawe, są naprawdę brutalne i aż trudno jest uwierzyć, że one wychodzą spod kobiecych rąk. Małgorzata Falkowska moim zdaniem bardzo odważnie wykreowała kobiecą bohaterkę, która jest zła do szpiku kości, jest przesiąknięta zwyrodniałością, sadystyczna, a do tego no, ma takie spojrzenie na świat, które jest całkowicie skrzywione i wypaczone, tak jak jej rzeczywistość właśnie. Statystycznie seryjnymi mordercami są zazwyczaj mężczyźni, właśnie według policyjnych statystyk, a kobiety no rzadko raczej mają skręt w kierunku tego skrajnego okrucieństwa, ale oczywiście bywają wyjątki, a w literaturze jest to właśnie Annie Wilkes, no i teraz jest to morderczyni z nagrania Falkowskiej. Jeśli chodzi o całość, to słuchajcie, fabuła jest podzielona na takie mikrorozdzialiki i to wszystko sprawia, że przez tę powieść przelatuje się jak na rollercoasterze, nie ma nawet chęci się zatrzymywać, po prostu się pędzi naprzód aż do samego końca. A najlepsze jest to, że nagranie kończy się w taki sposób, że spokojnie można kontynuować mroczne przygody Macieja i Sylwii, no i ja na to bardzo, bardzo liczę. Jest mi ogromnie miło, słuchajcie, że mogłam patronować pierwszej powieści kryminalnej spod pióra Małgorzaty Falkowskiej, no i ja zawsze powtarzam, Polska kryminałem stoi, da, no ale powtórzę to raz jeszcze, bo to jest absolutna prawda. No i oczywiście łapcie nagranie, naprawdę warto. Jako, że mamy tutaj kryminał miejski, którego akcja rozgrywa się w Toruniu, to dorzucę wam jeszcze 3 inne miejskie kryminały, polskie miejskie kryminały, które warto znać. Dobre miasto Mariusza Zielkiego jest to powieść, o której wam niejednokrotnie wspominałam, niejednokrotnie ją polecałam. I to jest, słuchajcie, opowieść o niedopowiedzeniach, o prawdzie, o półsłówkach, o tym wszystkim, co kryje się tak naprawdę w gąszczu wykalkulowanych kłamstw. Hashtag Remigiusza Mroza. Ja to powtarzam niezmiennie i powtórzę raz jeszcze. Z prozą Remigiusza Mroza lubimy się raz bardziej, raz mniej, a tutaj lubimy się bardzo, bardzo. Mamy tu świetną zagadkę wciągającą fabułę i akurat dla mnie jest to moim zdaniem jedna z najlepszych powieści Remigiusza w ogóle. Krzyk w stronę świata Tomasza Szliana jest to dość nieoczywista powieść z wątkiem kryminalnym o mieście, z którego nie ma ucieczki. Mieszkańcy tego miasta podejmują kolejne wybory, które niszczą kolejne życia, które pochłaniają kolejne ofiary, mamy tutaj mnóstwo kłamstw, mamy mnóstwo afer i to wszystko po prostu niszczy to miasto od środka. Zarówno o dobrym mieście, o hashtagu, jak i o krzyku w stronę świata opowiadałam na Wielkim Buku, zarówno tutaj na kanale, jak i pisałam na blogu Wielkiego Buka, więc po więcej zapraszam was na recenzję, po wszystkie 3 tytuły warto bardzo sięgnąć. A
A ja Was, kochani, zapraszam na konkurs z nagraniem i wydawnictwem kobiecym. Jeden egzemplarz powieści jest do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: podrzućcie mi takie najciekawsze, bezwzględne, okrutne bohaterki w literaturze. Jestem ogromnie ciekawa, kogo mi tutaj podrzucicie i jakie tytuły poznam dzięki Wam. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 20 kwietnia, 20 czerwca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I teraz uwaga, wyniki konkursów pojawiają się pod filmem, zwycięzca zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości, to tak tutaj właśnie ku Waszej wiadomości dodatkowo. No i co więcej mogę Wam powiedzieć? Po więcej nagrania zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka. Lubię patronować takim powieściom, tym bardziej, że właśnie to jest debiut kryminalny, Polska kryminałem stoi, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mój poradnik, jak kupować książki w 2019 roku. Moje tipy i porady, jak to zrobić, żeby nie zbankrutować, bo książkoholicy mają takie tendencje. A jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie tutaj na kanale, rozgoście się, rozsiądźcie, ja mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam Was do subskrypcji kanału. Wystarczy, że znajdziecie na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!